zdrowia, szczególnie dla obywateli, którzy są rządzeni przez wybierane w sumie czerwone świnie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, wywalanie Trumpa z prezydentury. Było coś takiego 20 lat temu, wywalanie Clintona z prezydentury. No i wielu, wielu z tych ludzi, między innymi Chuck Schumer, czyli amerykańska czerwona świnia, socjalista, demokrata, no jest już tam ponad 20 parę lat, no i ciągle jest przy władzy. Joe Biden, który chce startować na prezydenturę, ma ponad 75 lat, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że kiedy zaczynał 50 lat temu swoją karierę w biznesie politycznym, no to powiedział do 63-latka, powiedział, że żeby 63-latek spadał i ustąpił miejsca młodym. No, także te czerwone świnie, jak się dopadną do tego koryta, to po prostu nie ma ich jak odpuścić. No, w Polsce też gorzej jest to, że ten PZPR, ta niby czerwona partia się rozwiązała, ale to wszędzie te czerwone świnie działają. No ale dlaczego o tym mówię? No mówię, że ten Chuck Schumer, ta czerwona świnia, no to bronił Clintona dokładnie odwrotnie niż co teraz atakuje Trumpa, no bo ten impeachment, czyli próba usunięcia prezydenta, no w zasadzie konstytucja, w zasadzie ci wszyscy, co robili te, ustanawiali konstytucję i dodatki i poprawki do konstytucji, ten Bill of Rights, no to mieli na myśli, że to w zasadzie prezydenta to można było tylko usunąć za albo za zdradę, albo za przekupstwo. No, ostatnio to troszeczkę to się zmieniło. W wypadku Clintona to była kwestia, no on jako prezydent, jako małżonek, jako przywódca światowej państwa siły miał po prostu niestosowne stosunki ze stażystką. 20-paroletnia Lewinsky po prostu robiła te rzeczy, jakie robiła. No i był ten impeachment 20 lat temu. Chuck Schumer krzyczał, że to jest cyrk, że w zasadzie to ten impeachment to jest ściganie człowieka, który robił w prywatnym czasie to, co robił. No i w sumie w tym czasie to i republikanie i demokraci dogadali się dosyć idiotycznie, bo kiedy sprawa doszła do Senatu, no to nie brano świadków. Wcześniej była taka sytuacja, kiedy Andrew Johnson w 1868 roku była właśnie sprawa do usunięcia go z prezydentury. No to podobny był proces taki kryminalny, także ze strony oskarżającej było 25 świadków, ze strony obrony było 16 świadków, ale w wypadku Clintona, no to jednak tych świadków nie było. Była taka doradcy, były dwie grupy doradców, Kenneth Starr, no i on pisał te swoje sprawozdania i tak dalej. Demokraci w Senacie, no bo oni wtedy mieli większość, no to nie chcieli świadków i powiedzieli, że w zasadzie te obydwa artykuły chcieli odrzucić bez żadnego procesu. Schumer właśnie mówił, że to był cyrk i teatr. No a dzisiaj krzyczy właśnie, że muszą być świadkowie. Tyle tylko, że muszą być świadkowie, no ale jak zwykle w wypadku czerwonych świń, no to świadkowie mają być ze strony demokratów, ale ze strony republikanów już nie powinni być świadkowie. Dlaczego? No bo Joe Biden, sprawa Lewinsky-Clinton, no to jest prosta sprawa, tak? A tutaj jest taka sprawa, że Joe Biden, czyli wiceprezydent za
za czasów czerwonego Obamy. Jego syn dostał stanowisko, no, czy miejsce w Radzie Zarządu ukraińskiej firmy naftowej. Pomimo, że nic się na ropie nie zna, nie zna języka, nie ma żadnego pojęcia. No jedyne, co afiszował, za co go wzięli, no to wzięli go za nazwisko wiceprezydenta. To jest kawał skurczybyka. Z prostytutkami ma dzieci. Dwoje teraz już ostatnio właśnie z prostytutkami ma dzieci. Znaleźli w jego samochodzie kokainę, jakieś szykawki i tak dalej. No po prostu degenerat jeden wielki. No ale 50 tysięcy na miesiąc dostawał. Podobnie jak Kwaśniewski, też czerwona świnia, w tym samym zarządzie, w tej samej firmy. Także to jest to magazyn. Ukraińcy wiedzą po prostu, kogo przepłacać. No i jeżeli Trump się spytał, co tam się dzieje, no to zaskarżyli, że on się dogaduje z obcymi mocarstwami. Clintona wywaliliby na pysk, jeżeli Lewinsky by zeznawała, no bo Clinton zadzwonił do niej o 3 nad ranem i powiedział, żeby ona w zasadzie podpisała takie oświadczenie, żeby podpisała oświadczenie, że nie ma nic wspólnego z Clintonem, czyli nakłaniał świadka, bo ona miała zeznawać w Senacie, a on nakłaniał. No ale Lewinsky nie została dopuszczona do zeznawania. No, jeszcze 20 lat temu republikanie wstydzili się po prostu, żeby to na oczach wszystkich takie brudy prać, no, ale okazuje się, że powinny być prane, no bo cała ta afera z Clintonem została po prostu rozmydlona. Lewinsky zadzwoniła do jednego prawnika, Vernon Jordan, no a on skontaktował się z drugim jakimś prawnikiem, który właśnie też się namawiał, żeby napisała oświadczenie, że nie ma nic wspólnego seksualnie z prezydentem. No i później 20-paroletniej starzyczce zaproponował, że ona może dostać robotę dosyć wysokopłatną w renomowanej firmie. Także, że wszystko jest jak to się mówi, no zamiatane pod dywanik. Jeżeli ona by jednak występowała jako świadek, no to jednak byłaby to porządna afera i wtedy Clinton miałby w zasadzie duży problem i byłby zawieszony. To wszystko trzeba pamiętać, że to jeszcze przed tym całym ruchem społecznym kobiet, Me Too, czyli mnie też, kiedy chodzi o stosunki męsko-damskie, są takie wykatapultowane w powietrze. No i teraz jest no dużo sytuacji, kiedy relacje damsko-męskie po prostu są nadużywane. No bardzo często przez facetów z pozycji siły. I jeżeli ona by zeznawała na ten temat w Senacie, o tym telefonie o 3 nad ranem, no to wiadomo by było, o co chodzi. No i wtedy wszyscy jego obrońcy to by nie mówili, że to jest prywatna sprawa, tyle tylko, że to jest że to jest poważna sprawa. No ale najważniejsze w tym wszystkim to jest zachowanie tego Chucka Schumera. No po prostu czerwona świnia, dwie identyczne procedury, można powiedzieć, prawne, tak? Podejście do tych świadków. I Chuck Schumer mówi, że syna, czyli ten Hunter, czyli syn Joe Bidena, nie powinien zeznawać.
nie powinien zeznawać, a republikanie mówią, że musi zeznawać. Czyli Kali ukraść dobrze, Kalemu ukraść niedobrze. No, Pelosi, czyli ta stara wariatka demokratów, socjalistów, no to też cwaniakuje, no bo w zasadzie, kiedy Izba Reprezentantów, czyli ta nisza Izba Reprezentantów, gdzie jest 435 osób, z czego tam większość teraz 230 ma, jest demokratyczna, dlatego oni przegłosowali, że będzie ta próba usunięcia. No i, ale to było w zasadzie po linii partyjnej. Wszyscy socjaliści mówią za tym impeachment, wszyscy republikanie przeciwko. No jest jeden czy dwóch jakichś takich zdrajców ze strony republikańskiej, którzy głosowali za tym impeachment, no ale legalnie to musi iść do Izby Senatu. No i teraz socjaliści grają na czas i zamiast przekazać sprawę jak najszybciej, no to przetrzymują ją i w zasadzie nie wiadomo, co chcą zrobić. No ale w 2020 roku jednak chyba Ameryka się otrząśnie, zorientuje, do czego są skłonne te czerwone świnie, no bo w zasadzie zamiast debatować nad podatkami, nad gospodarką, nad sytuacją z Chinami, która w zasadzie tym pojedynczym komunistycznym swoim stanie opanowywuje finansowo cały świat, zadłuża Afrykę, z Ameryki dostaje ciężkie subsydiowani są w niektórych sytuacjach, a za te pieniądze, które Ameryka im w sumie daje, to wykupują obligacje państwowe. Także, że politycy ostatnie 3 lata po prostu ten syndrom obłędu amerykańskiego komunistów jest nieprawdopodobny. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, jeszcze dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzydzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku.